Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cyberpunka 2077. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. No i kontynuujemy. Johnny, nie będę kłamać. Szykuj dupę na kopniak stulecia. Nie wiem, gdzie po nim wylądujesz, ale będzie to gdzieś daleko ode mnie. Alt? Jesteś? Jeszcze się nie zorientowałeś. O co chodzi? Alt już nas rozdzieliła. Gdy tylko podłączyłeś się do Mikoshi, wysmażyła cię Soutillerem. Twoja dziewczyna nie bierze jeńców. Nie jestem jego dziewczyną. Cześć, Alt. Skoro wyrywanie duszy mamy już za sobą, to co teraz? Obecnie trwa sprawdzanie sumy kontrolnej. Eliminuje błędy kopiowania engramów. A to znaczy, że jestem konstruktem? To znaczy, że przeszedłeś tą samą drogę, co ja. Zostaw jeszcze transfer do mózgu idioty. Czekaj, chcę dokładnie wiedzieć, co się stało. Użyłam Soulkillera, ale wywołałam analgezję, więc nie poczułeś bólu. Rozdzieliłam was i stworzyłam twój engram. Z engramu nie dało się wyeliminować wszystkich zmian powstałych przez nadpisywanie Johnego. Ale stopień integralności jest wysoki. I jesteś w stanie przenieść konstrukt do mózgu V. Jak na czystą tablicę. Nadal zamierzacie zniszczyć Mikoshi? Trzeba położyć temu kres. Co z wszystkimi uwięzionymi? Zabiorę ich ze sobą. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wchłoniesz ich i staną się częścią twojego kodu. To najlepsze, co może ich spotkać. Czyli to już naprawdę koniec. Dotrzymałaś swojej obietnicy. Nie wzięłam pod uwagę tylko jednego. Alt? Zapomniałam, że ciało też jest czynnikiem. Rekonfiguracja DNA przez relik zaszła bardzo daleko. Do tego doszły inwazyjne leki, neurony zaatakowane przez system immunologiczny. O co chodzi? Nie potrafię tego opisać w zrozumiały dla ciebie sposób. Skopiuję cię i wkrótce potem umrzesz. Nic już tego nie zmieni. Niemożliwe. Umawialiśmy się na coś innego. Zostało ci pół roku życia. Może trochę więcej. Nie. Musi być jakaś alternatywa. W swoim ciele już zawsze będziesz intruzem. Nie. To moje ciało. Biochip zmienił je bezpowrotnie. Teraz należy ono do Johnego. Alt, daj nam chwilę. Muszę pogadać z V. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło na marne. Mam już dość wszystkiego. A ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze sobą, a ty dostajesz ciało. Gdzie cię zabiera? Za Blackwall. Stanę się częścią niej, cokolwiek to znaczy. Jak tam jest? Za Blackwall? Ponoć jeśli nie oszaleję, to nikt mi tam nie będzie zawracał dupy. Ale możesz pozostać konstruktem, dopóki nie znajdziemy innego rozwiązania. Inne rozwiązanie zawsze będzie wymagało dogadania się z Arasaką. Lepiej umrzeć, niż stać się cieniem w cyfrowych zaświatach. Wolny od ograniczeń ciała. Z dala od spraw ludzi. Spoglądasz na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Jeszcze niedawno krwawiłem. Czułem na twarzy gryzy od oceanu. Zostałyby mi tylko bloknące z czasem wspomnienia. Ty już nie pamiętasz, jak to jest. Więc wróć do życia. Chociażby na pół roku. Wydawało mi się, że nie warto kurczowo trzymać się życia. Nie za każdą cenę. Bo nie warto. Mylisz się. Cyfrowe światło z Blackwalla daje przynajmniej nadzieję. Obojętnie, czy to płomienie piekła niebieska. Światłość to jedynie sposób, w jaki engram interpretuje kod. Zawsze to jakaś obietnica przetrwania. Wiemy, jak stać się czystą informacją, ale nadal głęboko w nas tkwi zwierzę. Trudno zagłuszyć jego instynkt. Ten instynkt jest częścią natury ludzkiej, ale być człowiekiem to znaczy umieć się mu sprzeciwić. Naprawdę nie ma innej możliwości. Tak jak powiedziałam, Johnny może zostać w twoim ciele, a ciebie zabiorę ze sobą. Miałem na myśli... Sam nie wiem...
Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich. Nie. Nie w tym mieście. Nie dla takich jak my. Przynajmniej masz wybór. Dużo przeszedłeś, żeby zdobyć sobie prawo do niego. Most wiedzie głębiej w cyberprzestrzeń. Gdy przez niego przejdziesz, na zawsze stracisz kontakt z ciałem. Droga powrotna do ciała wiedzie dołem, przez studnię. Alt, co zrobiłabyś na moim miejscu? Powinieneś odejść razem ze mną. Co by mnie tam spotkało? Stałbym się kimś takim jak ty. Ja byłam netranerką. Wiedziałam, jak przetrwać. Nie wiem, co będzie z tobą. Przestrzeń za Black Wallem jest pełna niebezpieczeństw. Jednak lepiej zostać wymazanym jako wolny duch, niż umrzeć w konającym ciele. Nie, spełni się twój koszmar. Obojętnie, co cię czeka, przestaniesz być tym, kim jesteś. A ty? Ja wykonałem pierwszy krok dawno temu, gdy stałem się konstruktem. Będzie mi łatwiej. Pamiętasz, jak powiedziałem ci, że chciałem, żebyś dostał ciało? Ja nie potrafię zrezygnować z życia. Przykro mi. Kurwy nędzy, nawet nie próbujesz się bronić! Nauczyłeś mnie, kiedy warto odpuścić i zachować siły na ostatnie starcie. Żegnaj, Johnny. Żegnaj, Vi. Walcz do końca. Czemu spotykamy się tutaj? Chodzi o widoki, czy robisz się sentymentalna? Czyli pamiętasz? Myślałam wtedy, że to jednorazowa akcja. Ja pomagam tobie, ty pomagasz mi. Kurwa, nie. Kłamie. Chciałaś załatwić Rafenów z Miczem i Skorpionem. Gdyby się zgodzili, pozbyłabyś się mnie od razu. Przestań. Popatrz tylko na to miasto. Gdzieś tam sukinsyny Sarasaki próbują zrozumieć, czemu stracili wszystko. W końcu zrozumieją. Ale nas już tu nie będzie, co? Nie spodziewałem się, że tak to się skończy. Mówisz o Mikoshi? Ach, Night City. Myślałeś, że zostaniesz tam na zawsze. Jeszcze parę miesięcy temu założyłbym się o wszystko, że nie opuszczę tego miasta. Przegrałabym tę kasę razem z tobą. No, ale jednak wyruszamy w drogę. Nie wiem, czy bym się na to zdobył bez was. Dzięki. Daj spokój. Lepiej pożegnaj się z tym widokiem. Już go nie zobaczysz. Kiedyś myślałem, że to moje miasto, że jesteśmy na siebie skazani.
ale teraz nic mnie to już nie trzyma. Czuję się tak samo. Co ja w ogóle sobie wyobrażałam? Po prostu liczyliśmy na to, że w Night City zrozumiemy, kim jesteśmy. Tak, ale to miasto jest jak krupier w szemranym kasynie. Postawiłam wszystko, co miałam na Night City. I wszystko straciłam. Prawie wszystko. No, masz rację. Trochę też tej dziurze zawdzięczamy. I zmywamy się stąd w ostatniej chwili. Z szansą na coś jeszcze, gdzie indziej. Kurwa, Vi, znowu krwawisz. Poradzę sobie z tym. Prochy od Wiktora na razie pomagają. A jak już będziemy na miejscu, wypróbujemy te twoje kontakty. Pomogą ci, zobaczysz. Nie z takiego szamba wyciągali już naszych. No i to mi się podoba. Tak swoją drogą, co z naszym planem? Wszystko potwierdzone. Za chwilę spotykamy się z naszymi, zgarniamy sprzęt i jedziemy na południe. To będzie przejebanie trudna akcja, ale jak nic się nie spierdoli, za kilka godzin przekroczymy granicę. Wynośmy się stąd. Jasne. Ale Vi... spójrz na to miasto ostatni raz. Gdybyś tego potrzebował, zaczekam w samochodzie. Na razie, Night City. To by było na tyle. Dość tego pierdolenia. Większość naszych jest już po drugiej stronie. Będą na nas czekać. A Fanty z Mikoshi? Gdybyśmy chociaż zbliżyli się do bramek z tym sprzętem, rozpierdoliliby nas bez ostrzeżenia. Sprawdziliśmy to. Arasaka obstawiła wszystkie punkty graniczne. Ale mamy inny plan. Arasaka. Mam dziwne déjà vu. Coś powiedziała mnie, tak? Przypomniał mi się Jackie. I ten nasz skok na Arasakę. Opowiadałem ci, jak się skończyło. Przepraszam, Vi. Daj spokój, to nie twoja wina. Poza tym teraz będzie inaczej. Musi. Ale za jednym w Night City to będę tęsknić. Za czym? Za żarciem. Za tajem na siódmej w Haywood, pierogami w dokach i... Serio? Pojeździsz z nami trochę, to zrozumiesz. Ciekawe, czy też zatęsknię za Night City. Zatęskniesz do swojego wyobrażenia Night City. Do miasta, w którym wciąż wszystko przed tobą. Ale to będzie kłamstwo. Poradzimy sobie. Nawet ze wspomnieniami o Night City. Balam, dziewczyno. Uciekasz z Night City, czy jedziesz do babci na podwieczorek? Dodaj gazu, bo cię ta burza zastanie. Bal się. Mitch! Hej! Cześć, Vi! Dobrze cię słyszeć, stary. Jak tam? Już prawie wszystko gra. Jeszcze z miesiąc i będę jak nowy. Mówiłem wam, że dam radę. Ale nie gadaj, Mitch. Tuż po Mikoshi taki pewny siebie nie byłeś. Nikt z nas nie był. Przeleżał kilka tygodni w łóżku jak warzywo.
Gdyby nie to, że mu na wojnie zahartowali synapsy w tych pancerach, to by wykitował. Uratowałeś nam wszystkim tyłki wtedy. Szkoda, że Sola nie ma z nami. I Teddy'ego. I Bobiego. I Skorpiona. Nakopaliby ci do dupy po tym numerze z pancerem. A potem by cię tak wyściskali, żebyś się pożygał. Wiem, pana. Wiem. Dzięki nim mamy szansę na nowy początek. Nie spierdolimy tego. Dobrze, że jedziesz z nami. Widzimy się na miejscu. Czuję ozon. Nawet przez klimę. To ta burza. Jest blisko. Dobra, jesteśmy na miejscu. No w końcu! Cześć, Mitch. Dobrze, że jesteś. No cześć, jak tam? Ogarnąłeś tu sprawy? Prawie wszystko gotowe do wyjazdu. Znalazłeś? Jest tam, gdzie myśleliśmy? Czyli wszystko zgodnie z planem. Tak, wszystko jest git. Jak już będziesz gotowy, to nas złap. Ustalimy co i jak. Porozmawiaj z Mitchem i panem o planie. Gdzie my jesteśmy? O, tutaj, okej. Czy ja mam coś jeszcze do robienia? Kontrakty nie. A, to się i tak wszystko nie wyświetla. Na razie. Nawet jeżeli coś było. Pogadajmy z nimi w takim razie. Potrzebujecie pomocy z przygotowaniami? Nie. Wszystko spakowane i gotowe do drogi. Czekaliśmy tylko na ciebie. Dobra. To przejdźmy jeszcze raz przez plan. Oficjalne przejścia odpadają. To już wiesz, nie? Dlatego użyjemy starego tunelu przemytniczego. Jest niedaleko muru. Tunel? Nie wspominałaś o żadnym tunelu. Bo nie pytałeś. Niełatwo było go znaleźć po tylu latach. Na szczęście wciąż jest przejezdny. Teraz już nic nas nie zatrzyma. I nikt nas nie odkryje? Prędzej czy później Straż Graniczna ogarnie się, że coś tu nie gra. Ale wtedy my już będziemy bardzo daleko stąd. Poza tym mamy szczęście z tą burzą. Powinna zatrzeć nasze ślady. Trzeba czegoś więcej niż burzę, żeby korposi nam odpuścili. Będą mieć większe zmartwienia niż my. A nawet jeśli, niech próbują nas dorwać. Szybko tego pożałują. Dobra, a jak już przejedziemy na drugą stronę? Dołączymy do reszty naszych w punkcie zbiórki. Stamtąd ruszamy dalej w stronę Tucson. A tam to my będziemy dyktować warunki, co? Znamy te drogi jak własną kieszeń. I mamy w Arizonie parę starych długów wdzięczności do odebrania. Wygląda na to, że nawet jakbym chciał się martwić, to nie mam czym. Od dziś nie wszystko jest na twojej głowie. Przyzwyczaisz się. To miłe uczucie. Wygląda na to, że teraz ja mam wobec was dług wdzięczności. Oj, weź już nie pierdol. Jedziemy na tym samym wózku. Poza tym dzięki tobie zajebaliśmy Arasace tyle sprzętu, że można by zbudować lotniskowiec. Na liście poszukiwanych żywych lub martwych jesteśmy tuż za tobą. Dobra, ruchy, ruchy, bo nas tu ta burza zastanie. Czyli ja jestem numer jeden, ta? Jesteśmy gotowi. Ruszamy za wami, panam. Wszystko gra?
to podpinaj się i spierdalamy stąd. Robi się. Zaczniesz tę wyprawę jak na nomadę przystało, czyli za kierownicą. Jedź prosto, omijaj większe dziury i nie pogub reszty naszych, okej? Ja ogarnę nitro. Mieszanka idzie wprost do cylindrów. Bez ręcznego synchro mogłoby nas wyjebać w powietrze. A tego wolelibyśmy uniknąć. Ja pierdolę, właśnie do mnie to dotarło. Co? Ten mur graniczny. Kiedy byłam mała, oczywiście jeszcze nie istniał. Ale i tak czułam, że północ to miejsce, gdzie wszystko jest inne. Gdzie czeka mnie świetlana, kurwa, przyszłość. Domyślam się dalszego ciągu tej historii. Gdy już wylądowałaś po drugiej stronie i nic się nie zmieniło, pomyślałaś, że wszystko zmieni się w Night City. Co? Znasz też finał opowieści. A teraz wracam. Wracam, kurwa, do punktu wyjścia. Nie. Tam po drugiej stronie może jest ta sama przestrzeń. Ale ty jesteś zupełnie inna. W sumie racja. Gotowy? Od dawna. No to dawaj. Ostatnia prosta. Wypuścili drony! Karol, Cassidy, ruszajcie. Jadę na zachód. Włączam zagłuszanie. Zauważyły mnie. Odbijam na wschód. Zdajemy je z was. Powodzenia, dzieciaki. Widzimy się po drugiej stronie! Nitro gotowe. Pożegnaj się z Night City. Ostatnia szansa. Nie mam już temu miastu nic do powiedzenia. Odpalaj. Stery są twoje. No to jazda. Masz co chciałeś. Nowy początek. Nie zwalniaj pana. Jeszcze nie. I jak? Jest dobrze, panom. Jedziemy do domu.
Jak tam życie na pustkowiach? Zażywasz słońca i świeżego powietrza. Pamiętaj, żeby się regularnie serwisować, bo jak piach ci wejdzie pod izolację, to mogiła. Oczywiście na Badlandach łatwiej o czterogwiazdkowy hotel niż o porządnego Reapera. Więc może po prostu wpadnij, jak będziesz w Night City. No? Myślę, że jako stały klient możesz liczyć na jakiś mały upust. Do następnego. V, to prawda, co mówią? Szlajasz się teraz po pustkowiach z Alde Kaldos? Czyś ty postradał zmysły, chłopcze? E? Mało ci było niebezpieczeństw? Za nudno było w Night City? Wariat. No wariat, jak Boga kocham. Masz na siebie uważać, rozumiesz? Dmuchać na zimne. Ja już się nachodziłam na pogrzeby. No, a jeśli odwiedzisz kiedyś stare śmieci, nie zapomnij zajrzeć do mamy Wells, dobra? Tylko zadzwoń wcześniej. To zrobię takie chillakines, że palce lizać. Cuida de vi. Hej, Vi. Dawno nie gadaliśmy. Co u ciebie słychać? Ciągle siedzisz w Night City? Bo ja nie. A tak na serio... Dzięki. Dzięki za wszystko. Dopiero jak wyjechałam z tego pieprzonego miasta, zrozumiałam, jak bardzo byłam tam nieszczęśliwa. Jeśli tylko masz taką możliwość, uciekaj. Uciekaj, gdzie pieprz rośnie. A jak już będziesz daleko, wypij moje zdrowie. Trzymaj się, chłopaku. Hej, Vi. Ta akcja. Wow, jeszcze mi krew huczy w skroniach. Zgraja nomadów kontra Arasaka. To się nie miało prawa udać. Byłem pewien, że nas wyniosą nogami do przodu, ale daliśmy radę. Wiesz czemu? Bo ty byłeś za kierownicą, Vi. Największy wariat od Pacyfiku po Apalachy. Nie wiem, co teraz zrobisz, co zamierzasz, ale pamiętaj, zawsze pójdziemy za tobą w ogień, bracie. Trzymaj się, Vi. Do następnego. Rok z tej strony chce skrzynka. Może nawet lepiej. Vi, chciałabym, żebyś przekazał Junemu wiadomość, a właściwie to dwie. Po pierwsze, że jest aroganckim skurwysynem. Po drugie, że dobrze było się z nim znów zobaczyć. Uważajcie na siebie. Oboje. Hej, Vi, zabawna sprawa. Kurwa, znowu skrzynka. Czy ty w ogóle kiedyś odbierasz? Serio, łatwiej się dodzwonić na linię obsługi klienta Datatermu niż do ciebie. Co to ja... Aha, wiesz, że zadzwonił do mnie agent Askrak z pytaniem, czy nie pojechałbym z nimi w trasę koncertową? W pierwszym odruchu powiedziałem mu, żeby spierdalał, ale... Tak sobie myślę, że to mogłoby być nawet fajne. Więc kto wie? No tak, chciałem sobie poplotkować. Odzwonię, jak będziesz mógł. Pa. Hej, Vi. Jest sprawa. Chłopaki z 5. okręgu zarekwirowali magazyn pełen nielegalnej broni. Obrzyny, paralizatory, granaty z gazem musztardowym. Poszedł nakaz z góry, żeby to wszystko zniszczyć, ale pomyślałem sobie, że może znajdziesz dla tego sprzętu użytek. W dobrej sprawie. Widziałem, na co cię stać. Co zrobiłeś dla mnie i dla Rendiego. To miasto potrzebuje takich ludzi jak ty. I powinni być uzbrojeni po zęby. Dzięki, Vi. Wielkie dzięki i do usłyszenia. Perales z tej strony. Vi, upewnij się, że odsłuchasz tę wiadomość w pokoju, który nie ma uszu. Elizabeth, moja żona, ona jest częścią spisku. Mówi mi, że mam o siebie dbać. Odsuwa jakieś pigułki, mówi, że to witaminy. Dałem je do analizy laboratoryjnej i niby wszystko w porządku, ale skąd mogę mieć pewność, że ktoś nie podmienił wyników? Zadzwoń, jak tylko będziesz mógł. Aha, i skasuj tę wiadomość po odsłuchaniu. Hej, Vi.
Słuchaj, zastanawiałam się, co u ciebie słychać, więc postawiłam szybko tarota. Wiem, że nie powinnam robić tego bez ciebie, ale długo się nie widziałyśmy. Byłam ciekawa, no i jakoś tak wyszło. I wiesz, co wyciągnęłam? Powóz, kochanków i słońce. Wygląda na to, że czeka cię na Badlandach dobre życie. Powodzenia, Vi. Ciesz się wolnością. No i mamy koniec. Bierzmy przewijanie napisów. Ej, powiem wam szczerze, że gdyby nie to... No, ta muzyka jest troszeczkę za głośno. Dobra, zamknijmy po prostu te napisy. Dało ci się ukończyć główny wątek fabularnej gry. Nie musisz jednak opuszczać Night City. Możesz kontynuować grę od ostatniego punktu koronnego w otwartym świecie. Będzie tam na ciebie czekać nagroda. Czy chcesz dalej... ten? No wejdźmy jeszcze, zobaczmy, czy coś tam jest. Ale wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, na co miałem ochotę. Została tam chyba walka z tym gościem, jakieś kupienie samochodu, ale nie ma to już sensu. Wracając do tego, co zacząłem mówić przed tym komunikatem, co się wyświetlił. Tak szczerze, historia była spoko, taka 9 na 10. Ale przez to, że te błędy były, które spotkaliśmy i tam nie można jakiegoś questa też ukończyć i te lagi mapy i tak dalej, tak szczerze mówiąc mnie chuj strzelał, nie? No dobra, to jest ten quest główny, który został. To jest ten ziomek, z którym mamy powalczyć, to jest quest, którego nie jesteśmy w stanie ukończyć. Kontrakty wszystkie są zakończone, cyberpsychozy też, skanerów nie robimy. No nawet furki nie ma żadnej do kupienia. No to tak naprawdę zostało tylko to zadanko tutaj, którym możemy sobie powalczyć, ale czy ma to sens? Nie ma. Więc kończymy. Tutaj jeszcze jakieś wiadomości mamy od kogoś. No i co? Kończymy serię z Cyberpunka 2077. Jak coś jeszcze tutaj wejdzie do aktualizacji jakieś, to oczywiście jakiś odcineczek sobie nagramy. No i czekamy oczywiście na DLC-ka, nie? Do Cyberpunka. Pytanie, kiedy on powstanie i czy będzie on. I pytanie, jak będzie wyglądał. Tu jest w ogóle jakiś obszar. Nie wiem, czy tutaj byłem. Ale na pewno zwiedziłem całą mapę. No to nie działa ten quest. Dobra. Tak wygląda ukończona moja postać 20-20-17. Tu są jeszcze dwa punkty najprawdopodobniej, bo jakbym 49 i 50 dobył, to bym tu miał 19. Czyli tu by było 5 i 6. I mamy, że my 20, 40, 60, 6, 71 punktów mieć. A zawsze możemy... A, no, 74 zresetuję tutaj, nie? A zawsze możemy to sobie jeszcze zresetować. Dobra. Starczy. Zapisujemy ostatni raz grę, żeby było. 104 zapis ręczny. Cyk, zrobimy to jeszcze raz. I od jutra, albo od dzisiaj, od 17, wlatuje seria z Assassin's Creed'a Valhalla. Będziemy ogrywali giereczkę na 100%, potem zrobimy sobie przerwę między podstawką a dodatkiem na jakąś inną grę, no a potem wrócimy do pierwszego dodatku, znowu przerwa na jakąś inną grę, dodatek drugi, znowu przerwa na jakąś inną grę i Ragnarok dodatek. A z Cyberpunka na razie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, no i miłego popołudnia. Wbijaj też na link, do linków w opisie przede wszystkim na Twitcha, TikToka, Instagrama, Facebooka, Discorda i wszystkie inne, które tam się znajdują. Mój drugi kanał i trzeci kanał na YouTubie też. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!